My magic pet Morphle can morph into anything I want. Naprawdę wiele bym dał, żeby zrobić zdjęcie tyranozaurowi w jego naturalnym środowisku. Morphle, zamień się teraz w wehikuł czasu. Mila i Morphle, spójrzcie, to stado galimimów. Wow! To są ankylozaury. Aparat! Doganiamy go! Korzystam z okazji. A, mój aparat.
Słyszałeś ten dziwny śmiech, Morful? Aha. Coś mi tutaj nie pasuje. Trzeba śledzić tego tytanozaura. Więc to były twoje kawały. Ten pterodaktyl ze śmigłem helikoptera i tyranozaur na modnych rolkach. Ale spoko, bo dzięki tobie mamy wspaniałe foteczki. Chcesz je obejrzeć? Dzięki, że przywiozłeś mi te książki, Morful. Aha. Morful, witaj. Musisz pomóc. Zwędzirobki zwędziły mi okulary, no i schowały w psiej budzie.
moje okulary. Morfol zmęczony, bo zawsze musi wszystko robić. O, przepraszam, Morfol. O, szkoda, że nie potrafimy cię zastąpić, żebyś sobie troszkę odsapnął. I jedną chwilkę, Mila. To świetny pomysł. Oto skrzydlaty mopsik. Może przemieniać ludzi w magiczne pupilki na cały dzień. Rety, a możesz nas zamienić w morfla? Hurra! Raju! Ho, 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 ho. Mila, zamień się teraz w małpkę. Skoro już umiemy się przemieniać, to spokojnie sobie odpoczywaj, ile chcesz, Morfu. Zamienię się w rakietę. Tylko, czy umiem latać? Widzisz to, co ja, stary? Capniemy skrzydlatego mopsa i zostaniemy sławną szajką morflów. Dobry szkij! Morfu, zamień... sama mogę to zrobić. Mila, zamień się w wyścigówkę. Ale super jazda! Ła! Ła! Trzeba być czujnym! Skacz! Hop! A jak się hamuje? Chciałbym już trochę przyspieszyć. Ła! Ła! Tych gagatków. To robótka dla robotów, tato. Robótka i łódka. Wow! Miał być robot! Robot! O, duży robot. Proszę. Czekaj, Morfu, załatwimy to. Ty miałeś dzisiaj porządnie wypocząć, pamiętasz? Kiedy działamy razem, ja nie być zmęczony! Nie macie dokąd zwiać, opryszki? Nie musimy zwiewać! Skrzydłomops, zamień nas szybko w... Nie jesteśmy morflami! Ale mini cudakami! O nie! Chodu! Skrzydlaty mops ocalony! Hurra! Teraz wspólna zabawa! Niezła myśl! Lot rakietą do gwiazd! Krokodyla w jabłkach! O nie! To rekin! Bobiku, przyszła pora na podlanie naszego pięknego ogrodu. Coś tu nie gra. To nie jest wąż ogrodowy. To zwykły... wąż! Jesteśmy najlepszymi złodziejami przerażających zwierząt. Najpierw je kradniemy, a potem wypuszczamy do naszego miasta. Braciszku, myślałem, że ja... Wypuść w końcu tygrysa! O nie! Morfu, musimy im szybko pomóc! Morfu? Morfu nie pomoże! Tygrysa się boi! Morfu, muszę przyznać, że mnie też przeraża tygrys. To bardzo niebezpieczne zwierzę. Ale ty wcale nie musisz się bać tygrysa. Możesz bez problemu zamienić się w coś o wiele większego. Dzięki temu to on za
zacznie się bać ciebie i nic ci nie zrobi. Tak! Chyba nawet wiem, co może przestraszyć tygrysa. Spójrz. Wielki T-Rex! Morfo nadal się boi. Rozumiem cię, ale spróbuj tylko, bo jeśli zmierzysz się z niebezpieczeństwem, nie będzie to dla ciebie takie straszne. Pu? Jej! Musimy wystraszyć wszystkie przerażające zwierzęta błąkające się po mieście. Bu! Bu! Hej, Bu! Nasze przerażające zwierzątka pilnują, żeby nikt nie oddalał się zbytnio od miasta. Dzięki temu możemy zrealizować nasz chytry plan. Właściwie jesteśmy owocowymi złodziejami. Przecież jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora. Jeśli będziemy jeść wszystkie owoce, to już nigdy nie będziemy musieli iść do lekarza. Lekarzy to ja się boję, zwłaszcza dentysty. Musimy ich powstrzymać. Morfu, zmień się szybko w dużego krokodyla. Ale wielgaśny, przerażający krokodyl! Hej, złodzieje! Wiem, że wcale nie musicie kraść wszystkich owoców. Kiedyś bardzo bałam się lekarza, ale poszłam na wizytę. Teraz nie boję się pana doktora nawet o ciupinkę. Jeśli powtórzycie coś wiele razy, strach zwyczajnie zniknie. Serio? Witajcie, tu jesteście. Zapraszam do gabinetu. Myślę, że wcale nie jest taki straszny. Piłkę, Morfu? Wow! Jesteś szybki! Teraz odrzuć mi ją! Morfu, nie chcesz się już ze mną w to bawić? Morfu nie chce już więcej łapać! Nie ma sprawy! Może coś razem narysujemy? Co chciałbyś robić? Może pobawisz się ze mną w chowanego? Może. W porządku. Zacznij odliczanie. Morfu, czy chciałbyś posłuchać bajki? Kiedy chłopiec zbliżył się do domu, drzwi same się otworzyły i usłyszał przerażający głos. Morfu nie lubi takich bajek! Wow, ciężko się dzisiaj z tobą dogadać. A może krótka wycieczka na plażę? Podróżowanie zawsze cię rozwesela. Zbudujemy wspólnie zamek z piasku. Ha? Morfu, dokąd się wybierasz? O, hej! O? O! Proszę! O, pojedźmy w inne miejsce.
one się razem bawią. Hej, Morfu! To było bardzo niemiłe. Kupujcie popcorn! Wspaniały, przepyszny popcorn! Ojej, ojej! Chyba byłeś niesamowicie głodny, przyjacielu! Wow! Morful, jadłeś dzisiaj rano śniadanie? Nie! Morful nie chce śniadania! Bo ważna jest zabawa! No tak! To dlatego byłeś dzisiaj taki nieznośny! Nie zdążyłeś wcześniej nic zjeść! A więc, Morful, wcinaj! Najadłeś się, Morfu? Tak. Czujesz się lepiej niż przed posiłkiem? Morfu jest zadowolony! Widzisz, Morfu? Wszędzie jest tyle dinozaurów! Wow! Ha! Mila i Morfu, jak wam się podoba nasz park dinozaurów? Dinozaurów? Tak. Razem z profesorem Rashidem przenieśliśmy te dinozaury do naszych czasów. Ponieważ wszyscy uwielbiają dinozaury. Mam rację, mały przyjacielu? No jasne! Czy one nie są groźne? Skąd? Oczywiście, że nie są groźne. One nie jedzą ludzi. A, to dobrze. Właśnie. Spójrz na tego dinozaura. Łagodny. Bez obawy. To najmocniejsza klatka na świecie. Tylko nie dotykaj tej dźwigni. Ona otwiera drzwi. O tak. O, dźwignia ani drgnie. O! Uciekajcie wszyscy! Szybko, Morfo! Zamień się w T-Rexa! Raz, dwa! Wróci w przyszłość. Mila, dwa z naszych dinozaurów uciekły do miasta. Jeśli je tu sprowadzisz, będę mógł odesłać je w przeszłość jak tamte. Dobrze. Szybko, Morfu. Zmień się w śmigłowiec. Proszę, przestań! To nie jest drzewo! On pewnie jest głodny. Spróbujmy zbawić go przysmakiem. Zmień się w robota! Wyrwij to drzewo, Morfu! Wydarzyło się coś, ale poza parkiem. No z drogi, kolego! Silny jest, ale nie tak silny jak Morfu. Zmień się w spychacz! Morfu. Dziękuję, Mila i Morfu. Gdyby nie wy, mielibyśmy tu niezły bigos.
Wspaniała robota! Tylko co by urządzić w parku? Jest taki trochę nudny bez dinozaurów. A gdyby tak zorganizować piknik? Tak, piknik. Z dinozaurami. Oto Jona, najbardziej niezamowita kolejka górska. Ma pętle, ostre zakręty, jedzie bardzo wysoko. Nie mogę się nią przejechać, bo... Musisz być taki wysoki, żeby wsiąść. O? Ta-da! Tak się składa, że znam pewnego profesora, który może nam w tym pomóc. Ta substancja zmieni cię w dorosłą kobietę, ale... Czy jesteś tak naprawdę pewna, że właśnie tego chcesz, Mila? Oczywiście! A więc przygotuj się! O, Mila bardzo duża! Mila, czy to ty? O, nie! Jestem jej ciocią. Wow, uderzające podobieństwo. Ma pani odpowiedni wzrost. Miłej przejażdżki. Jak się jechało? Było wspaniale. A skoro dorosłam, mogę robić wszystko, co chcę. Dorosła? Idziemy, Morfu! Kto się chce przepłynąć delfinem? Ja! Ja też! Niestety jest pani za duża i za ciężka, żeby usiąść na delfinie. Udawać nauczycielkę. Bardzo mi przykro, ale nie może pani wejść do środka. Jestem ciotką Mili. A, słyszałem już o pani. Dzień dobry, ale Mili tu nie ma. Ja muszę wracać do klasy. Do widzenia. Bycie dorosłą kobietą powoli zaczyna mnie bardzo nużyć. Proszę pani, to dziecięcy plac zabaw. Wstęp wzbroniony będzie mandat. O, bardzo mi przykro, ale na pewno go nie zapłacę. Nie mam żadnych pieniędzy. Sugeruję, żeby znalazła pani jakąś robotę. Mam tego dość. Nie chcę już być dłużej dorosłą kobietą. Jesteś pewna, że chcesz odzyskać wygląd dziewczynki? Oczywiście, nie mam najmniejszych wątpliwości. Super! Nie chcesz stać się duża, żeby się nią przejechać? Nie ma mowy. Bycie dorosłą jest znacznie mniej zabawne niż myślałam. Wolę cieszyć się z tego, że jestem małą dziewczynką tak długo, jak to możliwe. Berek, ty gonisz! Zaraz cię złapię! Policjancie? O, co pana tu sprowadza tak wcześnie? Po prostu miałem cię odebrać. Chodźmy. Ale dokąd teraz jedzie Mila? Zabieram Milę do więzienia. Mila! Rowerek! Thank you.
Jeśli Morfl pomoże policjantowi, wtedy policjant uwolni Milę. Ty śmiecisz! Morfl wypisał ci mandat! Co? Ale dlaczego? To nie jest prawdziwy mandat. Na pewno nie chciałabym zostać w tym miejscu na dłużej. Morfl dalej będzie pomagał. Sio! Sio, mówię! Wynocha z mojego podwórka! Co ty tu robisz, Morfl? W tej chwili przestań! Jesteś bardzo złośliwy dla ptaszków i za to natychmiast pojedziesz do więzienia! Nie możesz od tak zabierać ludzi do więzienia! O nie! Co? To nawet zabawne! O nie! O. Zaśmiecone! O, bardzo dobrze! O, gdzie podziały się moje opony? Co? Mandat za zaśmiecanie? O! Nie może pan leżeć na trawie! Nie mogę sobie leżeć na trawie w parku? Ale przecież tutaj... Wypisuję panu mandat! To jakieś nieporozumienie. Ach, ta dzisiejsza młodzież. To było świetne, wyśmienite. Było wspaniale. A ty zapamiętaj, żeby... Trzymać się z dala od więzienia. Morfu! Mila! Wyszłaś z więzienia! Nie, tak naprawdę to nigdy w nim nie byłam. Uprzejmy pan policjant zgodził się oprowadzić mnie po swoim komisariacie. Morfu chciał uwolnić Milę i wsadzić tego pana do więzienia. Słucham? O nie! Nie możesz od tak zabierać ludzi do więzienia, Morfl! Wspaniale spędziłem czas z małym czerwonym przyjacielem! Gratuluję, dziecino! Twoja nagroda to olbrzymi pluszowy bobas! O raju! Morfl, zamień się w siłacza! Ojej! Dobra, wielki Bobasie! Już pora na wielki podwieczorek! Morfl udaje pirata! Animi! Możesz ożywić tego wielkiego Bobasa? Ale uba! Czołem, panie Lorenz! Serwus! Czy Animi może mi pomóc na budowie? W porządku. Zaraz wrócimy. Telefoksik to nie jest zabawka. Wow, wow, wow! Uff! A może ten Bobas chciałby coś zjeść? A,
przyprowadzić do Animi. Morfu, zamień się w sprężystą piłeczkę. Zamień się w latawiec. Uważaj, jak jedziesz! To ja miałam zielone światło! Nie! To moje było zielone! Co? Widzę, że brakuje gdzieniegdzie kolorów! Ja też ich nie mam! Tutaj jesteś. Szukałem cię.
Zabrałaś wszystkie kolory z miasta i dlatego mamy przez ciebie trochę kłopotów. A, przecież Morfol może nam pomóc w pomalowaniu wszystkiego z powrotem na oryginalny kolor. O, witajcie! Nie wiem jak, ale wóz strażacki stracił barwy. Morfol i Chroma zaraz go pokolorują. Nie, Morfol, wóz strażaków jest zawsze czerwony, tak jak ty. A, nie wiem jak wam dziękować za pomoc. Dzień dobry, panie Chmurku. Wow! Wygląda na to, że rozwiązaliście wszystkie problemy. A to znaczy, że tworzycie wspaniały zespół. Chroma wprost uwielbia malowanie. Tak, bez dwóch zdań. Mam pewien pomysł. Chroma, chcesz poznać kogoś, kto kocha kolory tak samo jak ty? Niebywałe. Jesteś wymarzonym magicznym zwierzakiem dla mnie.